Witajcie moi kochani w kolejnym filmiku Topic Challenge. Dzisiaj dostałam wyzwanie od Garnier Czysta Skóra, aby uwolnić się od ograniczeń i zrobić coś nowego, coś czego jeszcze nie robiłam. Czyli w tym wypadku dzisiejszym jest to zorbing. A wraz ze mną są moje znajome z uczelni, czyli Ala, Karolina i Julka. I dzisiaj się razem będziemy bawić, nie? Będziemy. To zaczynajmy. Pierwsza kula to kula human bowling, czyli takie ludzkie kręgle. Ja jeszcze nigdy nie byłam w takiej kuli. Może być ciekawy. Skoczyć na koniec i wtedy bardziej palne, ale chyba mi się nie udało. Dobrze, spróbować jeszcze raz. O! Są wszystkie! Zbite! W ogóle ja tyle... Czekajcie. Ja tyle energii wkładam w ten piec tutaj. Ja mam wrażenie, że ja pędzę 2 na godzinę. Czy to prawda? No. Ale z środka to wygląda inaczej. Mam nadzieję, że to fajnie widać. Ja już sobie zmachałam. Także 5 minut przerwy i myślę, że lecimy do drugiego typu. Do drugiego typu zorbingu. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Raz, dwa, rozgrzewka! Kolejny typ zorbingu. Bubble football. Widzicie zmianę, bo jednak jest za zimno, żeby była w samym t-shircie. Także podzielimy się na dwa teamy, co? Podzielimy. Kto sobie z kim? To ja sam. To my możemy być no to ja zostaję z Wiktorią. My jesteśmy team niebiescy, a wy jesteście team pomarańczowi. Git? Okej, okay, no to wbijamy się w kulę. Ogólnie to trzymasz tak plecak na ramionach, tu masz takie dwa trzymadła. Jesteśmy ready. Generalnie to piłka nożna nie jest naszą mocną stroną. Lecimy dalej. Ah!
wszystko, kochani, w tym odcinku. Jeśli wam się filmik podobał, to możecie dać łapy w górę. Bardzo wam polecam tego spróbować, bo to jest naprawdę mega zabawa. Ale tak jak mówiłam, dość męcząca sprawa. Jeśli chcecie więcej wyzwań od Garniera, to piszcie w komentarzach. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa! O, nie umiem się tu ruszać. Pa, pa!